konsystorz. Słowo konsystorz wywodzi się z łaciny i oznacza zgromadzenie. Jest to zebranie określonej grupy osób, która ma do podjęcia ważne decyzje. To słowo jest znane również w kontekście rzymskokatolickim. Występuje tak zwany konsystorz papieski. Jest to zebranie kardynałów, które omawia oczywiście ważne sprawy, ale też papież właśnie nominuje nowych kardynałów podczas tego spotkania. Historycznie w kontekście ewangelickim to słowo było znane już w XVI wieku. Szczególnie w rejonie Prus był to również organ administracyjno-sądowy zarządzający Kościołem. I stąd też nasza tradycja tutaj w Polsce. Konsystorz jest najwyższą władzą wykonawczą w Kościele. Konsystorz jest wybierany przez synod. Szczycimy się w Kościele tym, że mamy pełną demokrację, to znaczy nie mianujemy danych gremiów, ale je wybieramy. Tak więc synod wybiera przedstawicieli konsystorza. Jest to 8-osobowe gremium, 3 osoby duchowne, 3 osoby świeckie, wiceprezes konsystorza wybierany w oddzielnych wyborach oraz prezes konsystorza, którym z urzędu jest biskup kościoła. Kadencja konsystorza trwa 5 lat. Konsystorz spotyka się przeważnie co miesiąc i dyskutuje na temat ważnych spraw dla całego kościoła w Polsce. Członkowie konsystorza przyjeżdżają do Warszawy na około 2 dni i zajmują się całym szeregiem spraw administracyjnych i personalnych dotyczących całej wspólnoty. Myślę, że nie jest to wcale łatwe zadanie. Spektrum spraw jest duże i też obciążenie i odpowiedzialność za podjęte decyzje jest też ogromna. Do zadań konsystorza należy nadzór nad wszystkimi parafiami, nad diecezjami. Konsystorz decyduje o ordynowaniu nowych duchownych, decyduje o ogłaszaniu wakansów stanowiska w parafiach. Konsystorz przygotowuje projekt budżetu ogólnego kościelnego i czuwa nad jego wykonaniem. Zajmuje się nadzorem i też nadzorem nad majątkiem kościelnym. Często dla lepszego zrozumienia, co oznacza konsystorz, stosujemy takie porównanie do sytuacji politycznej w naszym kraju. Tak więc mówimy, że synod kościoła jest takim parlamentem, natomiast konsystorz jest rządem, który zajmuje się bieżącym funkcjonowaniem, nadzorem nad Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Przy konsystorzu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce działa kancelaria, której dyrektora i pracowników zatrudnia właśnie konsystorz. Zdarzało nam się, że otrzymywaliśmy takie telefony, że ktoś chciałby rozmawiać z panem konsystorzem, ponieważ właśnie otrzymał jakąś uchwałę czy decyzję od konsystorza. Znaczy, oczywiście w nas to budzi pewne rozbawienie, natomiast reagujemy również ze zrozumieniem, ponieważ wiemy, że to jest trudne słowo i niespotykane w polskim kontekście.